Rząd zamyka kopalnie, ale to dopiero w 2049 roku. Siłownie teraz, bo epidemia, branża fitness mówi, nie przeżyjemy tego, nad gospodarką znowu czarne chmury, ale pojawia się światełko w tunelu handlowym niedzielę. Pytanie tylko, czy to nie jest złudna nadzieja? O tym dziś w Gospodarce na Dzień Dobry, a przy naszym Skype'ie Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 roku. To oznacza rewolucję dla ludzi pracujących w tej branży, a jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań Strukturalnych, w zeszłym roku górnictwo węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim zatrudniało 78,5 tysiąca osób w 7 spółkach aktywnie prowadzących działalność wydobywczą oraz w spółce restrukturyzacji kopalni. Stanowiło to około 94% wszystkich zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego w Polsce i to chyba nie pozostawia złudzeń. Górnictwo nadal jest potężnym pracodawcą i chyba nie można kreślić planów sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego w oderwaniu od tych liczb. Nie wiem, co to znaczy sprawiedliwa transformacja, bo ten termin bardzo często jest używany ze strony urzędników unijnych i w Polsce się pojawił. Co pana zdaniem znaczy? No właśnie tego do końca nie wiem, natomiast wiem, że w międzyczasie kilka razy doszło do zmian technologicznych, tak jak ostatnio wyprodukowanie silnika spalinowego, który nie emituje dwutlenku węgla, także nagle okazało się, że dotychczasowe technologie, które już skazywano na zagładę, mogą spełniać warunki ekologiczne. Od lat polskie rządy otrzymywały ofertę ze strony Komisji Europejskiej, aby Polska była liderem w ramach Unii i miała na to dostać pieniądze i były te pieniądze na czyste technologie węglowe. Także dzisiaj, jak różne raporty na świecie pokazują, no póki co kopalniane właśnie surowce energetyczne są ciągle najtańsze, jeżeli chodzi o kraje biedne i średnio rozwinięte. Stąd trwa jednak jakiś tam wyścig, który ma sprawić, że dzisiaj uważana za brudną technologię i brudne paliwo może w pewnym momencie stać się paliwem spełniającym wszystkie dzisiaj nowe kryteria związane z tak zwanym Zielonym Ładem. Czyli wszystko jest jeszcze możliwe w tej kwestii? Jest to tylko kwestia. Nauka, jak widać, w wielu obszarach dokonała tak daleko przełomowych rozwiązań, że dzisiaj mówienie o tym, że coś likwidujemy definitywnie, no jest działaniem, że tak powiem, zbyt daleko idącym, chociaż trzeba uwzględniać to, co dzisiaj jest podnoszone, zwłaszcza przez mieszkańców wielu miast na Śląsku, jak bardzo mało dba się o ich zdrowie i że jednak działalność tych kopalń ma wpływ na zdrowie ich dzieci i jak to zmienić po prostu. Nie mówi się o tym, jak tej zmiany dokonać. Mówi się tylko o wariancie likwidacyjnym, a nie o transformacji, o której pan właśnie wspomniał na początku. A propos zdrowia, 152 powiaty w czerwonych strefach, łącznie w czerwonych strefach, tak to wyliczają ekonomiści, niecała połowa ludności Polski, ale już 55% pracowników wytwarzających 55% PKB. Co nam grozi w związku z tym? No to jest kwestia działań jednak rządu i wyciągnięcia wniosków z tego, co się działo kilka miesięcy temu. Mamy już chyba wystarczająco bogate doświadczenia i własne, i z sąsiednich krajów, i z krajów skandynawskich, i to, co też stało się na tej czy innej półkuli, aby nie powtarzać przynajmniej tych samych błędów. No nie można zmarnować, jak to kiedyś Winston Churchill zauważył, dotychczasowego kryzysu i nie wyciągnąć z tego wniosków. Próba pójścia po tych samych śladach doprowadzi jednak do potężnego załamania gospodarki, a tak naprawdę nie tyle gospodarki, co społeczeństwa, bo to społeczeństwo tworzy gospodarkę. Gospodarka nie jest bytem abstrakcyjnym,
tylko jest pewnym konstruktem w dużej mierze też społecznym. I jeżeli dzisiaj już widzimy katastrofalne skutki braku możliwości pójścia do szkoły czy brania udziału w zajęciach bezpośrednio na wyższych uczelniach, to ten stan tak samo jest związany z możliwością wykonywania pracy nie tylko na odległość, ale też w zorganizowanych przedsiębiorstwach, gdzie jednak ta aktywność związana jest też z możliwością porozumiewania się bliskiego z innymi współpracownikami. No tak, bo gdy mówimy o zamykaniu szkół, no to mówimy de facto o kolejnym lockdownie, tylko nie używamy tego słowa, bo przecież jeśli chodzi szczególnie o te młodsze dzieci, no to ktoś musi się nimi zaopiekować, to muszą być rodzice i ci rodzice automatycznie są wyłączeni z tej pracy. I to też te ostatnie miesiące uświadomiły chyba w takiej wymuszonej lekcji ekonomii, że jednak te nasze bogactwo, nasz dobrobyt bierze się z pracy, a nie z transferów z budżetu państwa. Budżet państwa jest zasilany wyłącznie z podatków od naszej pracy. Jeżeli my nie pracujemy, to budżet też nie ma prędzej czy później pieniędzy na finansowanie naszych różnych postojowych płac czy innych rodzajów świadczeń. Jeżeli w tej skali powtórzy się zamykanie przedsiębiorstw, to nawet te bardzo skromne miliardy z Unii Europejskiej, które są kredytem, który trzeba zwrócić, nic tutaj nie pomogą. A jednocześnie warto zauważyć, że na kontach polskich przedsiębiorstw są setki miliardów złotych, które nie są inwestowane tylko dlatego, że mamy właśnie taki stan niepewności i to nie od dziś. Doktor Scott Atlas, doradca Donalda Trumpa do spraw COVID-19, udzielił ostatnio wywiadu na antenie Fox News. Mówił, że lockdown to zło, że on sprzyja tylko bogatym, że biedni tylko tracą, a my skupiamy się naiwnie na eliminowaniu bezobjawowych przypadków, czego nie da się zrobić. Chyba to twierdzenie jest panu bliskie, jak słyszę. Dzisiaj widać, i to coraz częściej podnoszą różnego rodzaju grupy lekarzy, że należy skupić się wyłącznie na ochronie najsłabszych, natomiast pozwolić na normalne funkcjonowanie społeczeństwa i też wytwarzanie się tego, co osiągnęła Szwecja, tak zwanej odporności stadnej. W innych sytuacjach nie będziemy nawet odporni na zwykłą grypę, jeżeli tak dalej w tych procedurach będziemy postępować. Ale jednocześnie te ostatnie miesiące uświadomiły nam, że bez radykalnej zmiany w obszarze usług medycznych w Polsce, które dzisiaj w dużej mierze kontroluje i prowadzi rząd, nie będzie, znaczy ten system nie jest przygotowany do jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej i to dzisiaj jakby mamy kolejne codzienne tego dowody, stąd jak wracam do tego określenia Winstona Churchilla, że ten kryzys należy wykorzystać do zmiany i w obszarze służby zdrowia i w wielu innych obszarach, jak chociażby relacji między administracją a przedsiębiorcami, bo dzisiaj widać, że jednak ciągle mimo tych trudnych miesięcy i tych być może tygodni, które są przed nami, działalność administracji jest niedostosowana do tak częstych zmian w obszarze działalności przedsiębiorstw i tych potrzeb, które przedsiębiorstwa przez te ostatnie miesiące zgłaszały, jeżeli chodzi o zmianę praktyk, zmianę podejścia w ogóle do osób, które wytwarzają nasz dobrobyt i płacą podatki. Według przecieków politycy Zjednoczonej Prawicy zaczęli coraz poważniej myśleć o przywróceniu handlu w niedzielę. To mogłoby być lekarstwo dla gospodarki na tę drugą falę? Przywrócenie jest tylko jednym z wielu elementów. Natomiast tym podstawowym moim zdaniem elementem byłaby zmiana przepisów prawnych i podatkowych, jeżeli chodzi właśnie o inwestowanie. Bo w sytuacji niepewnej, związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, ten stan o wiele bardziej pogłębia chaos, jeżeli chodzi o uchwalanie nowych praw czy zmiany interpretacji przepisów. Jeżeli w Polsce, tak jak w Irlandii, przyjęto by gwarancję niezmienności praw przynajmniej na dekadę,
to te miliardy dzisiaj leżące odłogiem na kontach polskich firm zostałyby użyte znacznie lepiej i sensowniej niż te skromne 11 miliardów euro, które mamy otrzymać w ramach pożyczki. To byłby wtedy zaczyn tej zmiany, która w Polsce mogłaby się dokonać i być może miałaby taką skalę jak zmiany na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Także Polsce potrzebna jest tak daleko idąca zmiana systemu, zwłaszcza, że dotychczasowe rozwiązania, jak widać po 30 latach, najzwyczajniej już dzisiaj nie są skuteczne. Ważna sugestia na koniec. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję za wspólnie spędzone blisko 2 godziny. To nie koniec dnia z Telewizją Republika. Proszę z nami zostać. Dobrego dnia życzę.